Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła w Łasku jest gospodarzem organizowanego przez całe tegoroczne wakacje cyklu koncertowego pod nazwą Muzyka w XVI-wiecznej Kolegiacie. Witam Państwa. Koncert był rewelacyjny. W ogóle cały festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ale obserwuję, bo na jednym tylko koncercie nie byłem, że po prostu to zainteresowanie narasta. Miałem przyjemność siedzieć obok pani z Warszawy, która także uczestniczyła w dzisiejszym koncercie. Mieszka na Żoliborzu, odbywają się tam też koncerty, ale powiedziała, że w kościele na Żoliborzu nigdy tylu słuchaczy, widzów nie ma, co właśnie tutaj w Łasku. Jestem wdzięczny i łaskowianom, i wszystkim gościom, którzy umieją docenić naprawdę tę wspaniałą muzykę. A dzisiejszy koncert po prostu rewelacja. My Polacy kochamy wojsko, a to były pieśni wojskowe, żołnierskie, wojenne. To po prostu trzeba było być, żeby przeżyć. Ja nie próbuję tego opisywać, bo na pewno nie potrafiłbym tego wiernie odtworzyć. Inicjatorem wydarzenia jest Centrum Idei ku Humanizmowi, działające przy Łaskiej Kolegiacie. Tak, no nie ukrywam, że to był mój pomysł, który zrodził się zimą, kiedy byłam tutaj na koncercie organowym. Zapowiadałam ten koncert i pomyślałam sobie, że jest takie piękne wnętrze, które warto jest spopularyzowania, przynajmniej w regionie, a ja sama mieszkam od wielu, wielu lat w Łodzi i nie wiem, i nie wiedziałam do tej pory, co to jest Kolegiata Łaska, z czym ona się wiąże. A moim zamysłem było wprowadzić w ten pierwszy festiwal taki repertuar i taki program, który by słuchaczy niewprawionych, jeśli chodzi o kontakt z muzyką klasyczną, poważną, żeby ich nie zrazić. Więc dozujemy wrażenia, dozujemy muzykę tę właśnie, tę poważną i właściwie są różne gatunki muzyki reprezentowane w czasie tego festiwalu, a co będzie dalej, to myślę, że się jakoś wyklaruje, ale można by właściwie ten nurt podtrzymać, żeby były to koncerty, w których każdy może coś dla siebie znaleźć. Letni festiwal ma na celu przybliżyć szerokiej publiczności dzieła muzyczne poruszające się zarówno po obszarach sakrum, jak i profanum, a same koncerty cieszą się dużą popularnością, czego dowodzą tłumy łaskowian, które wypełniają łaską świątynię. Pana, no niesamowicie mi się, znaczy w ogóle pieśń żołnierska, patriotyczna to jest zupełnie inna kategoria pieśni. Powiem szczerze, że łzy miałem w oczach. No. Pierwszy raz Państwo byli na takim koncercie? To znaczy, żona przychodziła na koncerty, ja ze względu na swój stan zdrowia jestem pierwszy raz i nie żałuję. Pięknie, zawsze lubiłam taką muzykę i zespół reprezentacyjny Wojska Polskiego, także bardzo dziękujemy za przybycie do naszego grodu. W ostatnią niedzielę mieszkańcy i przybyli goście mogli wysłuchać koncertu pod nazwą Przybyli Ułani, w trakcie którego prezentowane były pieśni i piosenki żołnierskie w wykonaniu kwartetu wokalnego solistów reprezentacyjnego zespołu Wojska Polskiego. Przyszliśmy napoić nasze konie, przyszliśmy napoić nasze konie. Zawaj.